Cześć! Cześć, strasznie dużo, słuchaj, tego wszystkiego ostatnio jest, jak patrzę. No bo nas dwa tygodnie nie było, no to jest dużo. No rzeczywiście, ale nie, nawet w tym tygodniu, jak sobie przypomnę, co dokładałem do katalogu, to po prostu tego masa. Ale zobacz, no wszyscy robią model podstawowy i model pro, w zasadzie jak jeden mąż. No. Tak, niestety tak jest i one się ostatnio różnią od siebie. Kurde, nie mogliby od razu zrobić pro już? Tak. No raczej by było, no. Nie wiem wtedy, czy wszystkich by było stać na smartfony. Ojejku, no ale w tej chwili nawet, kurczę, modele te odchudzone masz też czasem z pro, średniaki są z pro, no to proszę cię. Dzisiaj myślałem najpierw, że tylko przeciek, zresztą zdaje mi się, że premiera miała być jakoś później, kurczę. Czego? No Oppo Find. Nie, Oppo Find X2. Nie, Oppo to miała być premiera, mój drogi, w Barcelonie, której nie było. Tak, ale jak przekładali, to mi się wydawało, że na z tego przekładu, czekaj. Na 12 czy na... Nie. Dobrze, to co innego, od 12 jest coś innego. Nie pamiętam co, bo już kurczę mi się w głowie chrzani od tych wszystkich przesunięć dat, ale... Znaczy no, Nokia 12 zdaje się. O, Nokia i chyba jeszcze Xiaomi. Ale to nie jest oficjalna też premiera, tylko chyba prebrief. Nie, jeszcze. Dobra, w każdym razie... Oppo Find X2. Pokazali to, po które miały być w Barcelonie pokazane. Ładne są skurczybyki. I zegarek fajny. I pokazali. Zegarek. zegarek Apple'owy. Nie, no to jest Oppo Watch. No, no tak, Apple'owy. Nie zaklinaj rzeczywistości. Oppo Watch. Ale ładny. Różnią się, słuchajcie, stosunkowo niewiele oczywiście specyfikacjami te Findy X2. Trochę się różnią. No nie aż tak, znaczy różnią się na przykład... Rozmiar ekranu mają wspólny i tak, procek. Tak, i procek, dokładnie. Baterie no, mają inne. Jakby się uprzeć, to nawet jeżeli chodzi o pamięć, to da się podobną konfigurację pamięci złożyć. Aparaty do selfie też są jednakowe w obu, 32 mega w dziurce w ekranie. Tym tylnym się jednym różnią, bo ten słabszy ma, słuchajcie, X2 ma 48 plus 12 plus 13, a ten Pro ma 48 plus 14. 48 plus 13. Przy czym te 48 to są dwie różne matryce. Ale obie Sony. Tak, obie Sony, z tym, że jedna jest stanowsza. Numerka, wybaczcie, nie pamiętam, ale sobie druga jest na pewno 586, bo 586 tak. Pamiętam, a druga 700 jest 600 coś, czy 600? Nie, 688 coś. Słuchajcie, chrzanimy numerki, a tak naprawdę to niewiele zmienia. W każdym razie ma duże piksele. Może je łączyć oczywiście jak zwykle. Takie duże piksele. Takie, to będzie się przestraszyć tych pikseli. No i co najważniejsze, tenże Find X2 Pro dostał, kurczę, najwięcej punktów w rankingu DxO, czyli mamy nowego króla DxO, Mark, to jest taki fotograficzny benchmark, jakby ktoś nie wiedział. Kto w niego wierzy, no to już wie, który telefon robi najlepsze zdjęcia, a kto nie wierzy, no to... To po prostu ma informację, że ten telefon jest, należy do tych dobrze fotografujących. Tak, tyle, no. jest dobrze fotografujący. Zestawy pamięci troszeczkę się różnią, minimalnie, ale jednak, dlatego że ten słabszy ma 128, 256, 8 albo 12 RAM, a ten mocniejszy 256, 512 i 12 RAM tylko. Jest tylko jedna opcja RAMu, to jest RAM szybki na szczęście. A, no i się różnią obudowami, bo ten Pro ma ceramikę, tak, albo vegan leather, czyli skórę wegańską. Plastik. Skóra wegańska to jest z takiego tego. Z weganina. No tak właśnie pomyślałem, że to trzeba dużo brukselki jeść i wtedy się sobie skórę wegańską. Tak na serio po prostu to jest ładniejsza nazwa jako skóra. Ja wiem. To jest jak brukselkę się w kanapę wrzuca. Tak. To wtedy zamiast skóry prawdziwej to jest. I one tam się różnią minimalnie wymiarami oczywiście też. Jeden jest bardziej wodoszczelny, drugi nie jest wodoszczelny, z tego co zapamiętałem. To znaczy jeden ma IP54, drugi IP68. Nie 60. Na pewno patrzyłeś na karcie producenta? Bo ja byłem na stronie producenta dzisiaj i zdaje mi się, że było 68, ale nie będę się upierał, skoro było, to będę poprawiał na specyfikację. No tak, bo wcześniej w przeciekach było co innego podawane, to na pewno. W każdym razie ten słabszy ma baterijkę 4200, ten mocniejszy ma 4260, także różnica stosunkowo znikoma. Ale oba mają szybkie ładowanie. 65-watowe. Mają szybkie ładowanie. To powinno się szybko ładować. Natomiast z różnicą w aparatach wiąże się między innymi to, że
Ten ze słabszymi aparatami, czyli słabszy model, ma trzykrotne powiększenie bezstratne, 20-krotne cyfrowe, a ten mocniejszy 5-krotne bezstratne i 60-krotne cyfrowe. No bo ten mocniejszy ma układ peryskopowy, czyli obiektyw położony płasko i tam jest ten kwadratowe takie oczko, po tym go poznacie. A ten drugi, znaczy tak, no, ten wizualnie są podobne. Ten słabszy ma oczka trzy okrągłe, a ten mocniejszy ma trzy oczka. Znaczy dwa oczka okrągłe, jedno takie podłużne, jak w P30. Jedno kaprawe. Jedno kaprawe oczko. No ale ceny, to ten lepszy dostał nagrodę. Ceny Adaś, tak. Ceny Adaś podał prawdopodobnie bez VAT-u. Tak, nie, zdecydowanie bez VAT-u, bo ja przeliczam na żywca z UI. Tańszy w zależności od wersji pamięci 3020 albo 3300. Na żywca z juanów, droższy 3850 na żywca z juanów. Także to już są ceny niezłe, jak dorzucicie jeszcze do tego VAT, jak dorzucicie lekki narzut w okolicy stówy, to będziecie mieli polskie ceny. No, takie, jakie ja myślę, że czwórka w przypadku tego topowego modelu ma szansę pęknąć, no ale może nie. Nie, będzie powyżej. Zobaczymy, europejska premiera tych telefonów jest właśnie planowana tam jakoś później. Zdaje się, że na kwiecień. Nawet się ostatnio pytałem przedstawicieli Oppo. Kurczę, nie jest, widzicie, no tak to jest, jak człowiek ma sklerozę. Nie zapamiętałem, ale jakoś tam później i zegarek też u nas ma być. O, to tyle, co pamiętam. Ten mocniejszy ma Corning Gorilla Glass w wersji 6 z przodu i z tyłu, czyli i na ekranie. Słabszy. I mocniejszy ma 6. Nie. Find X bazowy ma Gorilla z przodu i z tyłu, natomiast Pro ma albo skórkę, albo ceramikę. Okej, okay. Skórkę albo ceramikę, masz rację. No właśnie, masz rację. Ten słabszy ma Gorilla 6. To znaczy, to ten mocniejszy w takim razie ma 6 na ekranie. Tak, tak, dokładnie. 6 na ekranie mają oba, zdecydowanie tak. Dlatego, że dziwnie było podawane, dlatego, że Corning Gorilla w przypadku tego słabszego, tak, masz rację, ceramika i skóra jak najbardziej, była podawana bez numerka, a w przypadku mocniejszego było z numerkiem. Najwyraźniej mi się pofiksowało. Realme 6 i Realme 6 Pro. Również dwa modele, również w dwóch wersjach. No już trochę inna półeczka cenowa. Nie? Trochę inna półka cenowa, to są jednak znacznie tańsze smartfony. Realme 6 wyświetla 6,5 cala Full HD Plus z dziurką, z aparacikiem w rogu, z Corning Gorilla Glass, z wyświetlaczem, co przedziwne, z odświeżaniem 90 Hz. I z procesorem, który się nie co dzień trafia, Helio G90T. Oj, a przepraszam, przerwę ci. A przy tych Oppo powiedziałeś o odświeżeniu? Nie powiedziałem o odświeżeniu, bo odświeżenia nie złapałem niestety. No, ale one też 120. Mają 120 Hz. Wracając do Realme 6. Dużo wersji pamięci, bo 64 albo 128 flasha, 3,6 albo 8 giga RAM-u. 4,300 bateryjka. Z tyłu 4 aparaty, 64 plus 8 i 2 dwójki, a z przodu 16 megapikseli. I teraz w zależności od wersji pamięci 4,64 w przeliczeniu na żywca 690 zł, 628 790 zł i 828, przepraszam, 840 zł, także no. Osiągalne. Osiągalne, no z tym, że no nie liczcie, że u nas w takich cenach też będą, nie będą. A tak, taki w trend mały Realme, no w zasadzie jest pewne, że wchodzi na polski rynek. Jeszcze dokładnie nie wiemy kiedy, ale niebawem, wkrótce. Mamy oficjalne zapowiedzi. Tuż. I wersja Realme 6 Pro jest ciut większy, wyświetlacz, bo 6,6, też Full HD Plus i też z dziurkami, dwiema tym razem, dlatego że są dwa aparaty przednie. Ma Corning Gorilla Glass, ma 90 Hz wyświetlacz, tym razem jest zrobiony na Snapdragonie 720G. Są dwie wersje pamięci flash 64-128, dwie wersje RAM-u 6,8 giga. 4,300 bateryjka, identyczna jak w poprzedniku. I zestaw aparatów tu się troszeczkę różni, bo jest 64 plus 8 plus 12 plus 2 z tyłu i 16 z przodu. Nie, coś jeszcze poza tymi 16 i plus jeszcze jeden. Dwa aparaty. Jest chyba 8. Chyba 8, no. Nie jestem pewien. Sprawdźcie sobie, macie oczywiście wszystko jak zwykle podlinkowane na dole, ale zdaje się, że 8 jest szeroka. W zależności od wersji pamięci teraz 6,64 w przeliczeniu z juanów na żyw, czy z rupii liczyłeś się? Nie pamiętam. Realme to były Indie, to rupie, panie, rupie.
ale sytuacja analogiczna jak w przypadku Juanów, dorzucacie VAT i stówkę. No. 6,64 895 zł, 628 950 zł i 828 000 zł. Także też ceny właściwie osiągalne. Xiaomi Black Sharki, Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro, oba smartfony growe. Ten droższy nawet z bumperami specjalnymi, tak jakbyście mieli właściwie konsolkę przenośną, bo tańszy jest pozbawiony, ma tylko dwa przyciski takie, natomiast droższy ma już bumpery działające mechanicznie, także fajna rzecz. No i oczywiście specyfikacja full wypas, no tam no, musi być tak, nie? Po prostu musi być, jako że smartfony growe, w związku z tym są i w AMOLEDy wyświetlacze, jest 90 Hz odświeżanie i jest w wypadku pierwszego tego wersji podstawowej Full HD+, a w wypadku wersji mocniejszej jest 1440x320 piksele wyświetlacz. Przedni aparat jest fajny, dlatego że przedni aparat nie jest w noczu, tylko jest w ramce. Xiaomi zrobiło tutaj bardzo fajną robotę, dlatego że aparacik umieściło nad wyświetlaczem w ramce smartfona i jest maciupeńki. No chodziło o granie, tak żeby nie zawadzał. I to jest bardzo fajne. I w związku z graniem to jeszcze jest jedna fajna rzecz. Zrobili z tyłu na pleckach telefonu taki przyczłap magnetyczny, że sobie możecie zasilacz tam przypiąć magnetycznie i grać wygodnie, czyli nie majta wam się tutaj po bokach, jak trzymacie telefon, żaden kabelek, bo kabelek jakoś tam sobie dyndał dołu, a jak szarpniecie w rozgrywce za mocno telefonem, to po prostu to się odepnie, nie wyrwiecie gniazda, nie urwiecie kabla, dosyć praktycznie rzecz pomyślana, a w ogóle tył jest fajny, bo ma takie dwa trójkąty, ten magnetyczny przyczłap do ładowania ma kształt takiego trójkąta z zaokrąglonymi rogami, a oprawka potrójnego aparatu fotograficznego ma identyczny kształt, tylko oczywiście odwrócony do góry nogami, czy fajna symetria, a wiadomo, ludzkie oko lubi symetrię i ten telefon, no można powiedzieć, że całkiem nawet ładnie wygląda, szczególnie w tych ciekawszych kolorach, no bo czarne to takie czarne. No. W każdym razie podobnie jak w przypadku innych smartfonów growych, trudno go pomylić z jakimkolwiek innym smartfonem, tak naprawdę design jest rzeczywiście dokładnie na bardzo fajnym poziomie. Obie wersje mają bezprzewodowe i bezprzewodowe ładowanie, i zwykłe oczywiście szybkie. Szybkie jest 65W, bezprzewodowe jest 18W. Czyli też dosyć przyzwoicie, nie? No przyzwoicie. 128, 256, 8 i 12 giga flash i RAM. W przypadku pierwszej wersji, w przypadku drugiej wersji mamy tylko 256, 8 i nie, coś dziwnego znowu zrobiłem, powiem szczerze, powinno być dobre, 512. Wiecie co, sprawdźcie sobie po prostu, po to linkujemy specyfikację, żebyśmy nie musieli wam, kurczę, o nich za długo opowiadać. Baterijka jest taka sama, 4720 mAh, jeżeli chodzi o aparaty 64 plus 12 plus 5 z tyłu, 20 z przodu i to w przypadku obu wersji jest podobny zestaw aparatów. Ceny, jeżeli chodzi o tańszego, zaczynają się od 1950 zł, natomiast ceny droższego zaczynają się od 2600 zł. Czyli całkiem spoko jak na telefon do grania, nie? Na telefon growy. Tak, jeżeli ktoś rzeczywiście lubi grać na smartfonie, no, preferuje takie telefony. Ale wiesz, może grania. I ktoś kupi sobie taki telefon, bo chce mieć flagowca, a flagowca, który się wyróżnia, więc to też jest niegłupie podejście. A tak jak już wspominałeś o tym szybkim ładowaniu, to tylko tak na krótko Xiaomi zapowiada, że bezprzewodowe ładowanie jeszcze przyspieszy, bo już pochwalili się, że mogą robić 40, czyli 40W, więc już się zaczyna robić konkretnie. No, ciekawe jak to się będzie gotowało, ale dajmy, niech wyprodukują, niech to pokażą, wtedy będziemy o tym szerzej opowiadać, nie? Oni pracują na tym od dosyć dawna właśnie. Pamiętam, dwa lata temu oglądałem, oczywiście pokaz Xiaomi zrobiło to w Barcelonie. Xiaomi? Tak. Jesteś pewien? Czy ani Meizu? Nie, Xiaomi. Dobra, okej, nie spieram się. Ale chyba na nim sam byłem, słuchaj, nawet. A to może tak. I było to rzeczywiście na takiej zasadzie, że ładowali w smartfona i to nawet na wtedy to było dosyć kosmiczne. To wtedy praktycznie, ale mówię, ja mam jakoś tak, kurczę, mi we łbie pokutuje, że to było Meizu, ale nie będę się upierał, bo może na pewno byliśmy razem tam, także może to nie o tym i będzie mówimy. Wyskoczył Vivo Apex, którego nie będzie. Znaczy będzie! No tylko będzie. Nie kupicie go po prostu, bo to koncepcja.
kosmiczna specyfikacja oczywiście, ale jedna rzecz, o której wydaje mi się, że warto wspomnieć, to jest to, że zrobili to, o czym ja mówiłem od samego początku, odkąd się pojawiły konstrukcje peryskopowe, czyli zrobili ruchome soczewki. Zrobili ruchome soczewki, dzięki czemu mamy płynne powiększenie. Tak, no. To będzie rzeczywiście jak w aparacie zoom fotograficznym. Optyczny. To będzie zoom optyczny. I się... Ale tu nie będą kręcić. Tylko, że tu nie będziecie kręcić, nie ale... Będziecie kręcić. Ale soczewki będą chodzi o zobrazowanie tego, o czym mówimy, bo wiecie, no... Producent wam napisze, że jest zoom optyczny, a tak naprawdę to jeździcie suwakiem po ekranie i wtedy to robi się cyfrowo przeważnie. A jeżeli chcecie naprawdę optycznie, czyli za pomocą obiektywu, to macie albo-albo. Albo blisko, albo daleko. Tak, a tak. Tu jest pomiędzy czyli jeszcze coś. Można mieć, nie wiem, albo jeden raz z tych najpopularniejszych bez no, albo trzy na przykład, czyli albo bez dwa. Zoomu, albo trzy, albo pięć. Ale wiecie, mniej więcej łapiecie o co chodzi. Kto kiedyś robił zdjęcia aparatem normalnym, fotograficznym, no to myślę, że bez problemu łapie tą różnicę. A palcami to co można robić. No. Można nawet do 50 razy w niektórych smartfonach robić. O tak, nie, no, nawet cyfrowy. Do 100. No, tylko szkoda, że nic i nie ten widać. Cyfrowy będzie płynny, słuchajcie, on będzie działał płynnie. Tak jak optycznie, mówię, optycznie, panie. Nie, ja mówię o tym cyfrowym, co to 50 razy, że to płynnie działa. Mówisz, a tak, nie, no to tylko, że to jest udawane. Tylko, nie? Że to jest udawane. A to już nie będzie udawane, tu będzie jechała soczewka. No minus jest pewnie taki, że może trochę szybciej będzie żarło baterię, jak się za dużo tym obiektywem będziecie bawić, więc... Ale nie będziecie się bawić, bo go jeszcze nie kupicie. Dałbym radę. W każdym razie tam i Snapdragon 865, i ładowanie też 60-watowe, no. I ramy w ogóle, ramy i flesze takie, że w ogóle... Wszystko, okay. Cudawianki na kiju, krawaty wiąże, usuwać. Natomiast to powiększenie od 5 do 7... Od 5 razy do 7,5 raza płynne. Także też nie tak, że od 1 do 7 albo od 1 do 5 płynne. Przecież to miejsce to tak kurczę, no nie daj mi się zwariować. To i tak jest dosyć duże osiągnięcie, że udało się zrobić coś tak małego i jeszcze do tego działającego. I jeszcze jedna rzecz, o której mówią, to jakaś niesamowita optyczna stabilizacja obrazu. Gimbalową oni ją nazywają, tak. Czyli tak jakby się gimbalem. Znaczy się, z tego co dobrze zrozumiałem, przy czym no nie jakoś tam bym szczególnie się chwalił dużą znajomością chińskiego. My się w ogóle nie chwalimy znajomościami. Nie? To tam jest po prostu większy zakres działania tego mechanizmu stabilizującego niż w normalnej, takiej zwyczajnej, tradycyjnie stosowanej stabilizacji optycznej. Czyli po prostu... Może się bardziej telepać, innymi słowy. Dokładnie. Dzięki czemu obraz jest jeszcze bardziej stabilny, bo tam się może telepać. Soczewki bardziej latają. Dobra. Ale co mniej więcej, tak chyba to jest dosyć dobre uproszczenie, no bo oczywiście upraszczam, tak? A wiecie, że tam jakby te soczewki jak na sprężynach były założone, tak jak resory. Chodzi o to, że wiecie, jak wam ręka drży, to i soczewka drży, tylko w przeciwną stronę, żeby to zrównoważyć. W fazie. Tak, w stabilizacji optycznej, a tu po prostu będzie drżała bardziej. Ale słuchajcie, optyczna stabilizacja, czy nie optyczna stabilizacja, alkoholu nie pijemy, jak robimy zdjęcia, nie? Albo nie robimy zdjęć, jak pijemy alkohol. Dlaczego nie? Nie udostępniamy zdjęć, które zrobiliśmy po alkoholu najczęściej. A, wiedziałem, że coś jest na rzeczy, tylko nie pamiętałem, co było. Wildfire R70 HTC zmartwychwstało, słuchajcie, tylko że nie bardzo jest na co zwracać uwagę niestety, że tak powiem, bo nawet ceny nie znamy w tej chwili. Ceny nie znamy, więc ciężko to ocenić, no to jest budżetowa. To jest rzeczywiście smartfon budżetowy. Jeżeli faktycznie będzie tani, naprawdę tani, tak jak na tani telefon przystało i na tą specyfikację przystało, to okej, ja nie mam nic przeciwko taniemu telefonowi HTC, naprawdę, natomiast boję się, że HTC jak to zazwyczaj robi... Tylko dla oszczędnych fanów marki. Tylko dla oszczędnych fanów marki. Szkoda. Nie jest w ogóle szkoda, że HTC nie robi właśnie, że nie robi w tej chwili. Nie robi, dawno nie wypuściło smartfona po prostu, który by nas zwalił z nóg i to tak, żebyśmy, kurczę, tak kiedyś to było. No ale ja rozumiem, tam są w tej chwili inne priorytety, wszystko idzie w Google. Jak mają pokazywać takie telefony, to lepiej niech w ogóle się zajmą. To znaczy, ja jestem wielkim fanem Vive'a, mimo tego, że nadal Vive'a nie mam, natomiast jestem wielkim fanem, bo rzeczywiście to jest najlepsze rozwiązanie na rynku. To jest po prostu...
Natomiast kurczę... VR jest przyszłością HTC, ale takie telefony obawiam się, że nie. No przykro mi bardzo to mówić. Adam się zdziwił, że dorzuciłem Galaxy A71 Samsunga do specyfikacji. Zajrzyjcie, to jest tamta specyfikacja, ale jest. A71 to już dawno przetestowałem, a ty dorzuciłeś jego wersję z 5G, zdaje się. Tak? Tak, Jacku, bo ja recenzję... Wiecie co, to ja wam dla pewności jeszcze podlinkuję recenzję A71, jakbyście chcieli. Natomiast ten telefon naciąga w nieco zmienionej wersji, która będzie obsługiwała 5G, bo ten, którego testowałem, to był zwykły LTE, tak? Okej. Okay. I w sumie całkiem fajny telefon. Okej. Okay. Tyle. Dobra. I wyjaśniliśmy. Dwa Huawei. Byłem na tych dwóch Huawei'ach w Barcelonie. Dwóch? Tak, no dwóch, no bo był P40 Lite i P40 Lite. A, to faktycznie. Faktycznie, ale to... Nie, P40 Lite, mój drogi, to ty byłeś w Warszawie, a w Barcelonie to ty oglądałeś tego, a Mate patrz, XS. Wyjazdy mi się pomyliły, tak, rzeczywiście. Kurde, niezłe musiały być te wyjazdy, jak ty Warszawę z Barceloną pomyliłeś. Rzeczywiście w Barcelonie oglądałem przede wszystkim Mamy XS-a. I no, fajny jest X, co prawda niewiele się różni od X, natomiast... Nie, no jest tam trochę mocniejszy, nie? Nie. Nie, natomiast, nie ma... Nie, natomiast ma tę zaletę, że zmienione jest pokrycie wyświetlacza na mocniejsze i znacznie droższe, bo jak prezes mówił, to... ono jest droższe niż złoto. Ale to i tak, kurczę, nie poszło, bo rozmawiałem z kolegą, który testuje ten telefon i mu się porysował od uchwytu w samochodzie. No, takiego, co się sam ściska, więc nie przejechał po nim siłowo, tylko uchwyt się po prostu zacisnął i tam się porysował. Także no to nie jest nadal super mocny wyświetlacz. Zagięty, no może nie jest super mocny. Nie, no na bokach. Nie mówię, no, to nie jest tak, że prawdopodobnie zmienili na jakiś, który jest odporny na zarysowanie, nadal... bo tego nikt nie komunikował. Będzie się rysowało, natomiast zmienili na wytrzymalsze. Jak ktoś porysuje wyświetlacz, będzie miał porysowane. Nawet zdecydowanie, zdecydowanie wymienili na mocniejszy, natomiast no nie wiem, przykro mi, ale dla mnie wyświetlacz no, o takiej twardości zawijany na zewnątrz to jest trochę ślepa uliczka. I no dobra, gdyby był dorównywał twardością normalnemu gorylowi, tam dajmy na to, na, czy to trójce, czy tam szóstce nawet już niech będzie, to spoko, niech będzie na zewnątrz, ale na razie to myślę, że nie powinni takie rzeczy. Czy wewnętrzne, czy zewnętrzne, to po prostu nie ma szans na to, kupisz, żeby to się utrzymało. Kupisz telefon za dychę i sobie porysujesz go w pierwszym tygodniu użytkowania. Tak, to jest... Szlak może człowiek trafić. W zasadzie nie ma znaczenia, czy kupisz Motorola, czy kupisz Samsung. Nie, oczywiście, tylko wiesz, jak mam ekran w środku, to przynajmniej go nie porysuję pakując telefon do kieszeni, czy nosząc w torebce. Wiesz, że jestem kobietą, nie? No pewnie tak, dlatego one zapewne będą sprzedawane z pokrowcami, albo będą na nich od razu jakieś. A jak sobie wyobrażasz pokrowiec na to, bo ja sobie to... Nie mam pojęcia. No właśnie. Folii nie też pojęcia. Chyba za bardzo na to się nie da nakleić, bo pewnie ta powłoka ekranu jest taka, nie inna, sądzę, nie? Również, żeby no, to coś więc... dało. Nie. W związku z tym nie. Ja się bawiłem przez godzinę udało mi się go nie porysować. No co, no fajna rzecz. Tylko, nie no, to temu nie przeczę, jest to bardzo fajny gadżet. Raczej jeszcze nie w tym momencie bym sobie coś takiego fundował, dlatego że no mówię, mają te rozwiązania z elastycznymi ekranami jeszcze naprawdę bardzo dużo wad. Jedną nie z głównych wad jest cena. Raczej nie. Tajniacy. Jakby to byli tajniacy, to by nie jechali kijom. Na takiej bombie. I kijom do tego. Dobrze, tak, rzeczywiście w Warszawie byłem na P40 Lite i P40 Lite E i z tej okazji rzeczywiście te smartfony od razu dostaliśmy do testów. Nawet miałem wam je dzisiaj pokazać, bo P40 Lite dostałem takiego różowiutkiego, on się nazywa pastelowy po polsku. Pasuje do ciebie. Prawda? Ja uwielbiam różowe telefony nosić. Niestety Jola mi dzisiaj zabrała, w związku z tym Jola wam od razu napisze recenzję, będziecie mieli recenzję. Ty, ale Jola nie lubi różowych. No ale wzięła. No patrz. Co fajnego jest w tych telefonach, to z pewnością ceny. Tak, ceny są oczywiście fajne. Bo są spoko, jak na te specyfikacje. Są rzeczywiście stosunkowo bezkonkurencyjne w tych cenach, ale najlepsze jest to, że na 2-3 dni przed premierą ceny były zupełnie inne. Tak. Bo polskie elektroshopy online'owe, elektrosklepy, przepraszam, internetowe, miały te ceny znacznie wyższe i to było coś przedziwnego zupełnie. Tańszy kosztował 999 zł, natomiast droższy kosztował 1599 według kilku sklepów internetowych, dużych polskich sklepów internetowych. Tak.
Natomiast na premierze okazało się, że Huawei w przypadku P40 Lite zjechał z 1600 do 1999 zł kosztuje i w promocji tam jeszcze Banda 4 dorzucają. Natomiast ten, który miał kosztować 1000, czyli 999, będzie kosztował 699. I to są fajne konfiguracje. Jedna jest z screenem 810, druga jest z screenem 710. Mają całkiem fajną pamięć, niestety droższy ma karty pamięci Nano Memory Card, co jest według mnie niestety wadą. Tańszy ma z kolei gniazdo w micro USB, co też jest przedziwne, no ale cóż. No ale z tym akurat da się żyć, natomiast z tymi kartami, no karty Nano są fajne, tylko niestety są drogie. Tańszy ma micro SD normalną, ale jeżeli miałbym wam już polecać, żebyście raczej cokolwiek, to raczej tego droższego. W ogóle zabawna sytuacja jest z tymi telefonami, nie? Bo mamy Lite'a i mamy lightową wersję Lite'a, tego tak, z E. No. Ciekawe, czy wypuszczam trzeci model Lite. Jeden ma 4200 baterijkę, drugi 4000, jeden ładowany 40 watami, 40-watową ładowarką, drugi 10-watową, oba mają ładowanie zwrotne. Droższy ma 4 aparaty tylne 48822 z przodu 16, które tym razem jakoś wyglądają. To się nieczęsto zdarza. Mimo że to kuchenka, który ja osobiście kuchenka nie lubię, to tu przyznaję, nawet ładniej im wyszło. Tańszy ma 4882 i z przodu 8 megapikseli. To co trzeba. A pamięci jeszcze. Mocniejszy 128,6, a słabszy 64,4. To co trzeba o tych telefonach wiedzieć, o tych smartfonach wiedzieć, nie mają usług Google. Podobnie jak seria Mate 30, podobnie tutaj nie ma usług Google. To się nie tylko wiąże z tym, że nie będziecie mieli, nie wiem, na dzień dobry przeglądarki Google Map, no to Google, akurat jest płatności Google i tak dalej. To się wiąże również z tym, że na razie nie będziecie mieli usług bankowych i płatności. No tak. Chyba że jest jeden myk. Myk polega na tym, żebyście sklonowali swojego starego Huawei'a na nowego. Jeżeli na starym macie usługi bankowe, no, to jeszcze przez moment mogą podziałać. Spoko, ale wiesz, to nie są telefony dla dłubaczy raczej. To są telefony dla tak zwanego przeciętnego użytkownika. To są bardzo fajne konfiguracje bez usług Google, jeżeli korzystacie z usług Google, jeżeli to raczej się potraficie sobie podłubać, to spoko, natomiast jeżeli jesteście zwyczajnym człowiekiem, który po prostu kupił telefon i chce wszystko mieć w nim od razu, no to nie. Znaczy miejcie na uwadze, że tak, no z kilku rzeczy można skorzystać przez przeglądarkę. No tak, no, z banku jest trochę upierdliwe, bo już zbliżeniowo nie zapłacisz. Zbliżeniowo nie? Jest, znaczy globalnie rzecz biorąc usługi zbliżeniowe powinny na nich za moment działać bez problemu, bo ale wejdzie, to jeszcze jak chwila, wejdzie Huawei tak? Pay, no to jeszcze tak. Chwila. No. Ale nie, banki podpiszą umowę, tylko że myślisz, banki mają ten problem, banki, że jest certyfikacja Google'owa. No więc właśnie, darmowa, banki są tak, certyfikaty kurczę, bezpieczeństwa. Ja dzisiaj czytałem, bo konkurencyjny serwis, którego właścicielkę serdecznie pozdrawiam, pisał, bo tam przepytywali przedstawicieli bankowych i żaden bank się nie kwapi, także nie sądzę. No. Spoko, ja powtarzam tylko, że Huawei jakby informuje, że będzie się starał jak najszybciej usługi bankowe wprowadzić, no to tak, ale nie słuchajcie, ma chwili, tak? Jak nie płacicie telefonem i raczej nie korzystacie z banku, a jeżeli potrzebujecie telefonu do dzwonienia z miarę dobrym aparatem, to tym bardziej, nie? Aplikacje można, jest kilka serwisów poza Google Play, które oferują aplikacje, do których ludzie są bardzo często przyzwyczajeni. Ja na przykład pomimo Google Play bardzo często sięgam tam po aplikacje, dlatego że tam są na przykład wcześniejsze wersje, do których jestem przyzwyczajony bez jakichś durnych update'ów i można z tego bardzo fajnie korzystać. Także sporo aplikacji da się, ale to są smartfony raczej dla albo świadomego użytkownika, który wie, jak sobie poradzić z brakiem usług Google. Który lubi podłubać. Albo dla użytkownika, który z usług Google i okolicznych, które korzystają z usług Google, w ogóle po prostu nie korzysta. I wtedy dokładnie można. To jest bardzo fajny smartfon fotograficzny. Zdjęcia zrobiłem, możecie wejść na kartę, zobaczyć, jakie zdjątka robi. Co prawda miałem go króciutko, bo raptem jeden dzień, ale no, ale macie można link mocny, nie zdążyłem zrobić. O, szkoda, bo on tam jakiś ma chyba nawet fajny ten tryb nocny. Znaczy, ma tryb nocny, który powinien fajnie działać, ale mówię, nie powiem, dlatego że nie zdążyłem zrobić. Spoko, jak gdzieś widziałem próbki i było całkiem nieźle jak na cenę tego teraz.
telefon. No i mówię, 400-watowe ładowanie, fajne, baterika 4200, to powinno być całkiem ok. I powolutku zbliżamy się, słuchajcie, do końca. Pozostały pierdółki Mi 3 właściwie. No to jedna pierdółka to dzisiaj polski oddział TCL. Polski oddział TCL zaanonsował. No powiedz mi, Mark Cutter tak naprawdę, żebyście kojarzyli, kto zacz, tak? Znaczy. No nie, ale teraz to zamieszałeś. Właścicielem Alcatela było TCL. W tej chwili to nadal jest TCL, tylko że już nie promuje jakby smartfonów ale marką Alcatel, z marką TCL. Tak, masz całkowitą rację, tylko ja podpowiadam, bo nie wszyscy muszą wiedzieć TCL, nikomu nic nie powie. Od marketingowej, od handlowej strony to powinien dosyć opiernicz, bo nie może tak być. Alcatel to TCL w przypadku smartfonów, ale TCL to nie Alcatel. Dobra, zgoda, ale chodzi o to, żebyś załapali, kim jest co to za firma TCL, że to nie jest jakiś tajemniczy skrót, tylko to ci, co robią firma, Alcatel, która ostatnio robiła Alcatel. W każdym razie pochwalili się, myśmy już o tym mówili, pochwalili się dwoma tymi składanymi, elastycznymi. Tak, ale mi chodzi o prototypami. Prototypami się pochwalili smartfonów z elastycznymi wyświetlaczami. Jeden wysuwany, o którym mówiliśmy, drugi składany z trzech części, też o nim. Tak, w zetkę. Czyli tak klap, 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 możecie sobie go tak rozłożyć, a możecie jeszcze raz go. Namawiam, żebyście zajrzeli do niego. Tak, bo to najlepiej. Ciekawe konstrukcje, warto zobaczyć. Co prawda przyszłości wielkiej, jak wszystkim smartfonom w tej na razie, nie? Wyświetlaczami nie wróży mi na razie. Ale wiecie, a w ogóle to są te, co mieli. Myśmy je mogli, kurde, mieć okazję obejrzeć, gdyby tej choroby nie było, kurczę, tego wirusa, nie odwołaliby MWC. Nie daliby nam do ręki. Nie daliby do ręki, ale chociażbyś przez szybę zobaczył, no nie chciałbyś sobie popatrzeć. Przez szybę? No nie wiem, no ty chociaż byłeś w Barcelonie przez chwilę, ja nawet, kurczę, Barcelony w tym roku nie wiem. Tak, ale byłem daleko od centrum, żeby się nie zarazić straszliwym wirusem. No nad morzem byłem. No ale widzisz, przynajmniej, kurczę, sobie dziewczyny fajne na plaży. Tak, no, tak, dziewczyny rzeczywiście pooglądałem. A, widziałem zdjęcia. ZTE wypuściło Blade'a A3. Nic jakiegoś nadmiernie ciekawego, nic za to warto, za co warto by było życie oddawać, jeżeli nie jesteście przywiązani do marki. To tylko zwróćcie uwagę, który to jest Blade A3, bo to już jest, o ile mnie pamięć nie zawodzi, trzeci Blade A3. Więc dla odróżnienia to jest A3 2020. ZTE też miewał problemy z certyfikacją w związku z tym. No ale na razie. I on chyba w Rosji się pokazał, nie? Dobrze pamiętam? Tak, w rosyjskim oddziale ZTE. I ostatnia rzecz, która mi się spodobała z newsów, może ty masz coś jeszcze dać, także spoko, czuj się zaproszony do dzielenia się newsami. Natomiast ja się natknąłem na jednego newsa, na którego nie znalazłem w newsach, czytając w tygodniu, natomiast Adaś go chyba podał, albo Jola. Federalna Komisja Łączności, czyli amerykańskie FCC, to słynne, które nadaje certyfikacje, globalnie rzecz biorąc jest urzędem telekomunikacyjnym amerykańskim głównym, oskarża największych operatorów telekomunikacyjnych o zaniedbania dotyczące prywatności swoich klientów. Tutaj już mnie śmiech chwycił lekki. Oskarżają, słuchajcie, operatorów amerykańskich o sprzedawanie zewnętrznym firmom informacji o lokalizacji użytkowników. I rozumiecie, Stany, które się bronią tak strasznie przed szpiegostwem i w ogóle pozwalają w zasadzie na szpiegostwo swoim operatorom, na to, żeby operatorzy sprzedawali informacje o lokalizacji wszystkich userów telefonów. Tak po prostu, Ameryko, tak. Wiesz, na pewno ta lokalizacja była zanonimizowana, no nie wiedzieli, że akurat ten telefon, który jest tu czy tam, to jest akurat Jacka, nie? A dlaczego nie? W sumie to też masz rację. No przecież nie może ci lecieć informacja o telefonie również. To jest operator, w związku z tym w zasadzie... No wiedzą wszystko, tak? Z kim się łączyłeś, gdzie, kiedy... A poza tym, słuchaj, w tej chwili algorytmy służb specjalnych są takie, że w zasadzie... Czy służby specjalne to i tak mają dostęp do lokalizacji dowolnego użytkownika, jeżeli nie, no tak, jakbyś nie patrzył, to jest granda i tyle. Natomiast globalnie rzecz biorąc, to jest po prostu rzeczywiście rzecz przedziwna, szczególnie w kontekście takim, że Amerykanie strasznie się bronią przed Chinami. Tak, to jest przedziwne. Ale nie, bo czekaj, no bo to Chiny, nie, my tak, my spoko, dlaczego my jesteśmy nie ci dobrze. Nie, to oni są ci dobrze. No przecież, a wiesz, komu ci operatorzy sprzedawali? No chyba nie. Te informacje? A dlaczego nie? No przecież... Od zakazu może już Chińczykom nie sprzedawali, ale do zakazu kto im zabronił? Nikt im nie zabronił, w związku z tym mogli sprzedawać temu. Sprzedali Polakowi, który sprzedał to Chińczykom z przelitką. Coś niesamowitego po prostu. No. Coś niesamowitego. Śmieszkujemy, ale no trochę tak... I tą niesamowitością związaną z naszą prywatnością i z tym, kto co sprzedaje i komu, a nasi operatorzy są dobrzy, oni tego nie robią, prawda? A skąd wiesz? Z
O nie, no oni muszą być dobrzy. Muszą być ci dobrzy. To polscy nie. operatorzy są. Słuchaj, oglądałeś może taki serial o doktorze House'ie? Tak. No takie fajne motto. Wszyscy kłamią. Wszyscy. Ale tylko to, że kłamią, nie znaczy, że są nie w porządku. Może kłamią dla naszego dobra. Może nie mówią wszystkiego dla naszego dobra. Obyśmy tylko zdrowi byli, moi drodzy. Uważajcie. Nie bójcie się wirusów, bo... No. Ale jakby coś, to oczywiście... Jak nas za tydzień nie będzie, to znaczy, że Jacek przywiózł pamiątkę z Barcelony. Nie, to już by się wykluła. A to tak, bo to już ponad dwa tygodnie. Już by się wykluła, spoko. Kurde. Niczego nie przywiozłem. Konserwował się, bo pomylił Barcelonę z Warszawą. Używałem, powinienem powiedzieć, czego używałem już tej pamiątki, ale nie powiem, czego używałem, tej pamiątki nie przywiozłem. W każdym razie, mówię, obyśmy tylko zdrowi byli. Trzymajcie się. Miłego weekendu, do zobaczenia. I prawdopodobnie do zobaczenia. Za tydzień. Cześć. Cześć.